dobry, witamy wszystkich ponownie na kanale Wydaje Nam Się. Dzisiaj wracamy z naszym cyklicznym filmem o zapowiedziach. No i ponownie będzie się działo, jak to w naszej grupie wydawniczej, nie ma nudy. Standardowo nasze zapowiedzi zaczniemy sobie od najmłodszych, czyli od zygzaczków. I tutaj najświeższa premiera, która jest już dostępna na naszej stronie, czyli hotel Cali Vista. Mamy tutaj 10-letnią dziewczynkę Miję, która pracuje w hotelu na recepcji. Bardzo ciekawe, jej rodzice pracują w tym samym hotelu i sprzątają pokoje. Niestety musieli oni opuścić swój kraj, czyli Azję, i wyruszyć do Ameryki. Tam zaczynają nowe życie. Nasza główna bohaterka ma wiele marzeń, chciałaby zostać pisarką między innymi, a czy to jej się uda, to musicie się przekonać. To będzie w ogóle cała seria, tutaj mamy pierwszy tom. To jest historia, która bardzo mocno podkreśla to, że rodzinę często można sobie wybrać i to podkreśla też to, jak ważna jest przynależność do jakichś grup społecznych i tak dalej, jak ważne jest wsparcie w życiu starszych i młodszych. Także gorąco Wam polecamy, jest to przeurocza historia autorki, która napisała Parachutes, więc to jest też taki chodliwy tytuł i jestem pewna, że kojarzycie. A kolejną książką od zygzaczków, już bardziej świąteczną, będzie książka Agaty Przybyłek 24 dni do gwiazdki. I idea tej książki jest po prostu przewspaniała, bo jest to książka skierowana oczywiście dla dzieci. Pani Agata Przybyłek jest poczytną autorką naszej grupy wydawniczej z czwartej strony, stamtąd możecie ją kojarzyć z obyczaju, a tym razem zaserwuje książkę w formie kalendarza adwentowego, więc zamiast cukiereczków dla najmłodszych możecie kupić wspaniałą książkę. Mamy tam 24 rozdziały, każdy na jeden dzień. Wyruszymy sobie na północ do Świętego Mikołaja, będziemy wspólnie pakować prezenty, poznawać elfy i po prostu przygotowywać się do świąt, żeby poczuć ten magiczny klimat. Dobrze, teraz od zygzaczków, już chyba znanym Wam schematem, podążymy do literatury młodzieżowej, czyli do Winidia. I Winidia tutaj zawsze gwarantuje nam wspaniałe premiery, na które większość z nas bardzo czeka. I pierwszą z nich będzie Galant, Wi i Szłap. To jest książka, która jest już dostępna, więc możecie ją dorwać na naszej stronie też we wspaniałym zestawie z różanymi skarpetkami i pięknie pachnącą świeczuchą, więc to jest taki jesieniarski zestawik, no bo to jest książka również iście jesieniarska, osnuta mgłą i tajemnicą. Mamy tutaj Oliwię Prior, naszą główną bohaterkę, która jest samotna, ponieważ jej rodzice odeszli. Dziewczyna bardzo chciałaby odnaleźć swoją rodzinę, poznać kim jest, jaka jest jej przeszłość dokładnie. Jedyne co jej zostało po rodzicach to jest pamiętnik jej matki, w którym podkreślone jest bardzo często, aby trzymała się z daleka od rezydencji Galland, którą możecie widzieć na okładce. Jednak pewnego dnia otrzymuje ona zaproszenie, aby do tej rezydencji się udać. Dziewczyna ryzykuje i postanawia właśnie się tam udać, żeby poznać swoją przeszłość. Będzie tutaj naprawdę tajemniczy klimat, dużo mroku, będą ciarki, będzie gęsia skórka, ponieważ w tej rezydencji pomieszkuje pewien pan i on jest bardzo tajemniczy. A kim on jest, no to musimy się tego dowiedzieć, czytając tę książkę. Wi i Szłap na pewno zagwarantuje Wam wspaniałą powieść, wspaniały kwiecisty język i to jeszcze wszystko w przekładzie Macieja Studenckiego, który nas ani razu nie zawiódł. Kolejne dwie książki również są bardzo wyczekiwane. Jedna z nich to Dorosła. Książka bardzo wyczekiwana w momencie, kiedy została ogłoszona w zeszłym roku, że jeszcze w 2022 się pojawi, no to internet po prostu zawrzał. Mamy tam historię nastoletniej dziewczyny, czarnej dziewczyny, która marzy o karierze piosenkarki. Trafia się jej taka okazja, bo zostaje odkryta przez pewnego celebrytę i on gwarantuje jej sukces, wspaniałą sławę i wszystko co najpiękniejsze. Niestety okazuje się, że cena za tę sławę jest bardzo bolesna i ogromna. Pewnego dnia dziewczyna budzi się w hotelu, cała zakrwawiona, znajdują tam ciało owego mężczyzny i nasza główna bohaterka jest główną podejrzaną jednocześnie. Jak potoczy się ta historia, musicie sprawdzić. Ona jest pełna takiego feministycznego wydźwięku i bardzo mizoginistyczna momentami, jednak zwraca uwagę na bardzo ważną tematykę i skłania nas ku refleksji, czy naprawdę wszystko jest warte naszego poświęcenia i naszego życia. Czy powinniśmy się czasami zatrzymać i może pomyśleć, że hej, to co mam jest naprawdę dobre i to mi wystarczy. Ostatnim już zapowiedzią od Winidia będzie Ostatniej nocy w klubie Telegraf. Również bardzo wyczekiwana premiera tego wydawnictwa i tutaj mamy książkę z reprezentacją queerową, reprezentacją WLW. Lata 50. w Ameryce, gdzie nasze dwie główne bohaterki żyją po prostu w cieniu
ogromnej paniki, wykluczenia i dyskryminacji. Jednej z nich grozi deportacja do swojego kraju, a że dziewczyny darzą się ogromnym uczuciem, będą musiały poświęcić bardzo wiele dla tej miłości. Czy im się uda? No nie wiem. Sama nie wiem, chcę się dowiedzieć, ale na pewno będę im mocno kibicować. Mam nadzieję, że wy też, także koniecznie sięgnijcie po ostatnią noc w klubie Telegraf. Teraz wkraczamy w rejony obyczaju, czyli zawitamy w progi czwartej strony i tutaj mamy dla was jedną premierę, ale równie wspaniałą. Mamy tutaj książkę Gabrieli Gargaś, Wybacz mi, i to jest trzeci tom złotej kolekcji. To jest wznowienie notabene, ale warto sobie o tej książce przypomnieć i o tej serii, jeśli już wcześniej czytaliście, a jeśli nie, no to zachęcamy się zapoznać. Mamy tutaj historię na pozór idealnej rodziny mieszkającej w Wielkiej Brytanii. Oczywiście jest to polska rodzina. No i tutaj Klaudia, czyli mama, gdzieś tam tęskni za tymi swoimi korzeniami, ze swoją ojczyzną, jednak nie daje tego po sobie poznać, nie jest do końca szczęśliwa w tej Wielkiej Brytanii. Niestety na wskutek wypadków jej mama potrzebuje teraz opieki w Polsce, więc Klaudia jeździ tam bardzo często, żeby się nim opiekować i jeszcze bardziej czuje potrzebę, żeby w tej Polsce zostać. Czekają przed nią trudne decyzje, wiele wyzwań, co więcej, odkryje pewną tajemnicę, którą mama przed nim ukrywała wcześniej. Czy będzie gotowa ją wysłuchać, czy będzie gotowa jej wybaczyć? Nie wiem, ale też chętnie bym się dowiedziała. Ja w ogóle powiem wam, że jest duża szansa, że chyba utożsamiłabym się z tą książką, bo mam swój taki emigrancki epizod, gdzie byłam właśnie na obczyźnie i też za tą Polską bardzo tęskniłam, więc myślę, że mogłabym znaleźć ogromną nić porozumienia z Klaudią, z naszą główną bohaterką. Także zapowiada się bardzo ciekawie. No i jest też przepięknie wydana, tak złociście. Zachęcam! Teraz od czwartej strony przechodzimy do czwartej strony kryminału, czyli wkraczamy na takie, wiecie, mordercze i krwiste tematy, idealne na jesień notabene, z tego co widzimy, że sięgacie bardzo często po kryminały i thrillery. No i tutaj hit, hitów, hicior oczywiście, pan Remigiusz Mróz i jego 16 tom serii z Chyłką. Będzie się działo, słuchajcie, dlatego że w Warszawie rozniósł się ogromny, tragiczny news o tym, że znaleziono martwego niemowlaka na placu zabaw. Nikt nie wie, kim on jest, nie można go zidentyfikować, nie można znaleźć rodziców. Niemniej jednak po jakimś czasie udaje się dotrzeć do matki, która twierdzi, że nie ma pojęcia, co się stało, nie wie, jak do tego doszło. No i tutaj nasi główni bohaterowie będą bardzo się starać wybronić matkę tego niemowlaka z tej całej sytuacji. No ale jak już wiemy, Mróz potrafi nas mocno zaskoczyć, nie wiemy czego się spodziewać, także wyczekujemy, wy kochacie Chyłkę, my też kochamy Chyłkę, także widzimy się już niedługo z nią przy premierze. Kolejnym tytułem, tym razem od pana Przemysława Borkowskiego, będzie Wieża Strachu i tutaj jest seria z panią prokurator Gabrielą Seredyńską. Tutaj mamy znowu Warszawę, znowu mord, ale tym razem będzie to małżeństwo i ich ciała znalezione są w apartamencie. Oczywiście na początku przypuszczane jest, że jest to takie małżeństwo, takie małżeńskie zabójstwo, małżeńska zbrodnia, dość oklepany motyw. Jednak okazuje się, że nie do końca. Mamy nowego świadka, który rzuca totalnie nowe światło na całą sprawę. Wszystko wywraca się do góry nogami i kiedy nasza Gabriela Seredyńska myśli, że śledztwo idzie ku końcowi, znowu mamy zwrot akcji, znowu się dzieje, znowu okazuje się, że trafiamy do punktu wyjścia i musimy zaczynać wszystko od nowa, całe dochodzenie. Także tutaj na pewno czeka was bardzo dużo napięcia do samego końca, wiele zaskoczeń, wiele krwi. Także wiecie, czwarta strona was nie zawiedzie. Dalej jesteśmy w czwartej stronie kryminału, ale tym razem mamy zapowiedź od pani Hanny Greń. Książka Jak kamień wody i tutaj jest seria Polowanie na Pliszkę. Nasza główna bohaterka Cornelia ma nieciekawą przeszłość z policją. Są to służby, którym ona nie do końca ufa. Gdzieś tam jest jakaś trauma związana z nimi i robi wszystko, cokolwiek by się nie działo, żeby nie zwracać się do nich po pomoc. Niestety w jej życiu zaczynają dziać się dziwne rzeczy, zaczyna robić się niebezpiecznie, więc dziewczyna nie ma wyjścia i po prostu musi się zwrócić do policji o pomoc. Czy jej udzielą tej pomocy, o którą prosi? Musicie się przekonać ponownie, tak jak zawsze, jeśli robimy zapowiedzi i chcemy was przekonać do naszej książki. Ale słuchajcie, to jest książka bardzo dobra pod tym kątem, że mówi się o stereotypach, mówi się o tym, gdzie mamy jakieś uprzedzenia do kogokolwiek i czy one są potrzebne, czy nie. I podkreślają też to, jak bardzo często to wszystko działa na niekorzyść. Tutaj też czeka was bardzo ciekawy plot twist, o którym oczywiście nie mogę powiedzieć, ale gwarantuję wam, że pani Hanna Grein na pewno tutaj was utrzyma w takim, wiecie, suspensie, zjeży wam się włos i będzie gęsia skórka.
dalej jesteśmy w czwartej stronie kryminału, dalej jesteśmy w tych krwistych tematach. I teraz tytuł od pani Małgorzaty: Rogali na wieczne potępienie, seria pełna tajemnic. Tutaj już wchodzimy w takie zimowe klimaty, więc jeśli nie możecie się doczekać pierwszego śniegu, to możecie dostać go u pani Rogali. Tutaj też jest ciekawa rzecz, bo książka może mieć z początku lekki klimat Agaty Christie i morderstwa w Orient Expressie, więc jeśli lubicie ten temat, no to już taki ding ding do was, żeby zainteresować się tym tytułem. Oczywiście mamy ten zimowy klimat, podróż pociągiem i tam jedna z pasażerek traci życie. Okazuje się, że nie jest to pierwsze morderstwo i ostatnie, bo później pojawiają się kolejne i kolejne. Nasz główny bohater, pan komisarz, stara się znaleźć połączenia w tym wszystkim, czy są to osobne zbrodnie, czy może mamy jakiś motyw. Dzieje się dużo, będzie ciekawie, także jeśli chcecie się nastroić na taki świąteczny klimat, ale wiecie, w takiej troszeczkę mrocznej edycji, to koniecznie wbijajcie na naszą stronę po ten właśnie tytuł. Zostawiamy za sobą Zygzaki, Winidia, czwartą stronę kryminału i co nam zostało? Tak, Wydawnictwo Poznańskie, zgadza się, i tutaj mamy gorącą premierę Noblisty, więc czeka was naprawdę prawdziwa uczta literacka. Jest to książka Abdul Razaka Gurnaha pod tytułem Powrócenie. Tutaj udamy się do wschodniej Afryki XX wieku i być może ten kontynent przywołuje wam na myśl dużo słońca i ciepła, jednak tym razem tak nie będzie, bo tutaj będziemy poznawać czwórkę bohaterów, głównie na nich się skupimy, którzy doświadczyli ogrom przemocy przez białych ludzi i tutaj Gurnah oddaje głos takim osobom, który nigdy wcześniej nie był usłyszany. Na naszych bohaterów czeka bardzo dużo trudnych decyzji, jakichś moralnych dylematów do podjęcia. Pokaże to też, że osoby, które często doświadczają tej przemocy, później gdzieś się przekazują dalej. Jest to niezwykle złożona historia, napisana wspaniałym językiem, no jak wiadomo Noblista, więc nie możemy się spodziewać tutaj niczego mniej i mamy nadzieję, że skusicie się na nią, bo jest to ważny tytuł z tego względu, że właśnie poznamy taką nieznaną historię wcześniej, gdzie ci ludzie będą mogli w końcu opowiedzieć o swoich losach, jak to wszystko było, także gorąco was zachęcamy. Zrobiło się trochę poważniej, ale wiecie, takie tematy też warto poruszać. Teraz z Afryki udamy się do Albanii i to jest kolejny tytuł, który dołącza do naszej podróżniczej serii, bardzo przez was znanej i lubianej jednocześnie. No bo słuchajcie, kto by nie chciał sobie popodróżować po świecie z własnego łóżka? No i tutaj Izabela Nowak zabierze nas właśnie do tej tytułowej Albanii, która jest okryta troszeczkę taką, wiecie, złą sławą, mafia, ogrom niebezpieczeństwa, ale tak naprawdę jest to przepiękny kraj, do którego uderza coraz więcej turystów, więc to bardzo cieszy. I tutaj Izabela Nowak postara się was przekonać, że naprawdę warto się tam udać ze względu na przepiękne krajobrazy, bo jest to właśnie ta tytułowa Kraina Orłów. Niezwykle taki mozaikowy świat, niezwykle mozaikowy kraj, pełny różnych takich sprzeczności ze sobą. Tutaj mamy też historię pierwszych feministek tego kraju, co jest bardzo interesującym wątkiem, wartym zapoznania się. Także słuchajcie, jeśli kusi was Albania, ale boicie się tam jeszcze postawić swoje nogi, to możecie przeczytać naszą książkę i się przekonać, czy warto faktycznie tam pojechać. Ale zapewniam, że warto. Przed państwem Broad Peak, czyli Niebo i Piekło, nasza gorąca premiera między innymi dlatego, że niedawno ukazał się film, czyli ekranizacja tych wszystkich wydarzeń zawartych w tej książce. Mamy tutaj jedną z największych i z najbardziej tragicznych historii polskiego himalaizmu. Głęboką analizę tego, co tam się tak naprawdę wydarzyło, jak do tego doszło. To wszystko jest też wzbogacone o rozmowy z bliskimi ofiar, z ich rodzinami, więc to też daje nam trochę nowe światło na to wszystko. Możemy poznać tę historię troszkę od drugiej strony. Ja osobiście bardzo lubię, kiedy właśnie takie reportaże i literatura faktu jest wzbogacona o dodatkowe perspektywy innych osób w to zaangażowanych, więc tutaj to wszystko znajdziecie. Mamy też wspaniałe zdjęcia w środku, które dodatkowo, powiedzmy, umilają lekturę, bo nie jest to najłatwiejszy temat. Jeśli jara was literatura górska, to myślę, że jest to taki wasz must read. Dowiecie się, czym tak naprawdę jest ten himalaizm, o co chodzi, dlaczego ludzie darzą to tak ogromną pasją, że są gotowi poświęcić swoje życie zdobywając szczyty. Niezwykle taka inspirująca historia, mimo tego, że jest bardzo smutna, to warto się pochylić nad tym tytułem i my wam gorąco polecamy, a jak już przeczytacie książkę, to obejrzyjcie też film, bo warto. Teraz już przed wami ostatni tytuł w tych zapowiedziach, ale myślę, że idealnie się nadaje na zakończenie tego odcinka i tutaj jest książka Agaty Romaniuk, którą możecie już znać
z dwóch jej książek w naszej grupie wydawniczej, pozwolę sobie wspomnieć, między innymi Z miłości to współczuję. Tam mamy historię miłości kobiet z Omanu, ale też mamy propozycję dla dzieci Bal Ula Morożca, którą też Wam bardzo polecam, jest przepięknie wydana, w końcu to zygzaczek. A tym razem Agata Romaniuk zaserwuje nam książkę pod tytułem Krótko i szczęśliwie, historię późnych miłości. Słuchajcie, to jest tak przepiękna książka i niezwykle inspirująca i taka niosąca nadzieję, że żyjemy całe życie, może gdzieś ta miłość była, później zniknęła albo nigdy jej nie zaznaliśmy, ale to nie znaczy, że to nigdy się nie wydarzy. Tutaj mamy właśnie takie późne miłości, które wielu z nas myśli, że o, oni już są za starzy na miłość, w ogóle nie, nie ma czegoś takiego, nigdy na nic nie jest za późno i ta książka Wam to pokaże. I tu jest taki wspaniały cytat, który pozwolę sobie przytoczyć, bo on tak pięknie podsumowuje tę książkę. Nie jesteś moją pierwszą miłością, ale wiem, że będziesz ostatnią. No czy to nie jest cute? Ja na pewno się skuszę i w ogóle polecam Wam, bo mam już za sobą książki Agaty Romaniuk i jest to wspaniała reporterka, bardzo dobrze oddaje rzeczywistość i świetnie potrafi przeprowadzać rozmowy ze swoimi rozmówcami, ze swoimi gośćmi. Bardzo często oddaje im głos i po prostu pozwala im przekazać to, co w sercu i w duszy gra. Także gorąco Wam polecam, musicie się zainteresować tym tytułem, zwłaszcza, że wiecie, no niby luty już za rogiem, ale wiecie, miłość jest w powietrzu, nawet jesienią, to będzie tytuł idealny na ten czas. To już wszystkie zapowiedzi, jakie dla Was przygotowaliśmy. Jest ich całkiem sporo, są bardzo gorące, więc rozgrzeją Was w te jesienne wieczory. Wy nam koniecznie dajcie znać w komentarzach na dole, która premiera zainteresowała Was najbardziej, na którą najbardziej wyczekujecie. A my się z Wami żegnamy, widzimy się w następnych odcinkach. No i oczywiście czekajcie na kolejną edycję naszych zapowiedzi, bo powiem Wam, że 2023 rok, jeszcze skończymy 2022, ale 2023 będzie bardzo, bardzo obfity we wspaniałe książki. Także widzimy się w następnych filmach. Cześć!